serdecznie witamy wszystkich hodowców. No i w drugim dniu naszego pobytu tutaj na targach w Sosnowcu mamy już tutaj, widzimy gołębie, w którym wczoraj wykonywaliśmy zdjęcia. To są gołębie w kategoriach sportowych, od kategorii A do kategorii W. Już mamy je w klatkach, one są u nas na stronie internetowej, też ich już zdjęcia wraz z wynikami zamieszczone. Natomiast zostało nam jeszcze do zrobienia 14 gołębi, które są w kategorii standard. Sędziowie tutaj, widzieliśmy przed chwilką ksiądz Jerzy Żyłka, akurat też jednym z sędziów był tutaj, oceniali. Ta ocena już została dokonana przez tutaj sędziów, którzy tutaj przyjechali. Teraz czekamy na wydrukowanie kart, żebyśmy zobaczyli tutaj na tych klatkach, zostały one prawidłowo opisane. No i też będziemy za chwilkę znali, jakie są wyniki w standardzie. Za chwilkę, kiedy tylko się te gołębie tutaj pojawią, będziemy im wykonywać zdjęcia, także tamtą listę, którą mamy na naszej stronie, nasze gołębie.pl, łamane przez kadra2018, albo przez ten baner, możemy sobie wszystkie je zobaczyć. Widzimy tutaj też na terenie hali te ekspozycyjne, trwają przygotowania, nie tylko tutaj wystawa, to jest jedna część, ale druga to jest po prostu targi gołębi, które się odbywają. I to po kolei firmy, ja tu za chwilkę przejdę z drugiej strony, firmy poszczególne, które tutaj się wystawiają, teraz już zabudowują swoje stoiska. Widzimy i mamy tutaj Natural Antwerp, Centrum Zdrowia Gołębi. To są jeszcze akurat stoiska, które nie ma jeszcze tych wystawców, ale to pomału się wszystko zapełni. Widzimy tutaj każdy po kolei przyjeżdża i sobie tutaj będzie swoje stoiska i artykuły, które ma do zaprezentowania w tym sporcie prezentował. A my sobie tutaj jeszcze przejdziemy, zobaczymy teraz te gołębie. Widzimy panowie tutaj pilnują ich cały czas, żeby było wszystko z nimi jak najbardziej w porządku. Dokarmiają, uzupełniają wodę w pojniczkach. Także te gołębie są tutaj pod prawidłową, taką dobrą. Teraz akurat widzimy panowie sędziowie tutaj sobie konsumują obiad. Oni tutaj od rana już pracowali, żebyśmy mogli dzisiaj tutaj sobie te gołębie zobaczyć. Oni tutaj musieli od rana tutaj siedzieć i dokonywać oceny. Tutaj popatrzmy, jeszcze mamy stoisko kolega Zbyszek Oleksiak. Akurat tutaj bliziutko jest. Mamy tutaj, rozkładamy się. Przy okazji, tak jak jesteśmy przy Zbyszku, to chcieliśmy pogratulować, bo chyba twój gołąb jest czwarty, tak? No jeszcze nie widziałem, ale Łukaszek mówi, że raczej... Widzieliśmy, chodzi nam o gołębie, a my tak też mówiliśmy o tym gołębie kiedyś, bo tutaj mamy trzy gołębie w kategorii ocenione i one mają, pierwszy ma koeficjent 0,88, drugi 0,90 kilka, trzeci 2,50 coś, a nasz tutaj miał gołąb 2,67. Tak, to z tego przypomnijmy gołębniczka malutkiego, który tam... Kiosku. Kiosku, tak Różnika. Także i to w pierwszym roku lotowania z takiego gołębnika eksperymentalnego. A o nim sobie za chwilkę porozmawiamy, widzimy kolega Zbyszek tutaj rozkłada stoisko, także tutaj zachęcamy, będzie można tutaj przyjść sobie kolegi Zbyszka tutaj i dowiedzieć się więcej, ile jakieś gołębie nawet. 152 stoiska jest. 152. Tu będzie widzieć, to jest gołębie dystansowe, dalekodystansowe i kolegi Andrzeja i Michała Kostów tam obok zaraz. A tu przy okazji zobaczymy jest stoisko, gdzie będzie zarząd główny miał swoją ekspozycję. To widzimy, z czasem przybywa firm, które rozpoczynają przygotowywanie swoich stoisk. W międzyczasie nam się udało zrobić zdjęcia wszystkich już gołębi ze standardu, czyli nam te ostatnie 14 sztuk, które brakuje nam na stronie, żeby była kompletna reprezentacja, już mamy wykonane. Tu są, zobaczmy, samce pierwsze, 5 to są samce, standard, później są samiczki i później gołębie młode, 2 samce i 2 samiczki. O. Także tutaj te gołębie już są tutaj w klatkach, reprezentacja. Ci zachodzą tutaj między innymi kolega Tybuś, kolega Jaruszowiec, Waldek, tak, oni tutaj sobie chodzą, oglądają. A my sobie nie wiemy jeszcze niestety, czyje tutaj są, bo klatki są nieopisane, nie mają tych tabliczek. Nie, czy jest okręgu Opole Południe. No to za chwilę to mniej więcej wiemy, tylko do kogo. Tutaj jeżeli chodzi o sport, to już mamy na stronie internetowej wszystko, wszystkie dane hodowców. Natomiast tutaj ze standardu musimy troszeczkę jeszcze poczekać. Ale za chwilę już zdjęcia wykonaliśmy i za chwilę będziemy to uzupełniać. W międzyczasie jeszcze, kiedy będziemy szli do wejścia, pokażemy, jak wyglądają tutaj przygotowania na hali. Także na razie do zobaczenia. Tu przechodzimy tutaj między stoiskami. Byliśmy tutaj stoisko firmy Super Gołąb Aukcje. Super Gołąb Aukcje, tak? Ale tutaj mamy też stoisko Roberta Zguda. Jak żeby uparty, odmienić. Uparty. Tak, bo to się tak odmienia. Grzegorza mamy tutaj na stoisku. Z Ukrainy wróciłem. Tak, z Ukrainy. Marcin. I kolegę Marcina i rozkładają akurat stoiska. Tu mamy, tutaj Robert, masz gołębi dużo, widzę. Robert? Dużo. Tutaj bardzo dużo widzę, masz? Ile nie, masz nie, tak było dużo. To jest do trochę odbioru pewnie dużo, tak? Czy jak? To też do odbioru. Koledzy będą odbierać, no nie będziemy przeszkadzać, ale tutaj stoiska powstają najróżniejsze. Także tutaj sobie można będzie przyjść kupić. Zobaczmy, coraz więcej osób, które przychodzą. Zabudowa trwa w najlepsze, także do jutra musimy poczekać, jak wszystko będzie tutaj przygotowane. Do zobaczenia, dobry lot.